Dzień dobry Państwu, witam w studio telewizyjnym Prawa i Sprawiedliwości. Gośćmi programu są panowie posłowie dr Zbigniew Kuźmiuk i Max Kraczkowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witamy serdecznie. Proszę panów, chciałabym dzisiaj porozmawiać o kondycji finansów państwa, bo one wywołały niemałą burzę, nie tylko już w parlamencie, ale także w Polsce chyba. I czy rzeczywiście jest tak, że ta kasa państwowa osiągnęła już dno i stąd pilna potrzeba nowelizacji tego budżetu, stąd pilna potrzeba, tak pilna, że zachodzą jakieś poważne, skandaliczne wręcz sprawy dotyczące samej noweli tej ustawy. Tak, no może właśnie od tego wątku zacznijmy, bo to zupełnie świeża sprawa. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, tam Sejm skierował ten projekt ustawy dotyczący zawieszenia pierwszego progu ostrożnościowego. No i podczas tych obrad wyszło na jaw, że tak naprawdę rząd znowelizował nie tę ustawę, co trzeba. Otóż jeżeli rzeczywiście ten próg ostrożnościowy ma być, jak twierdzi minister Rostowski, zresztą jak to zostało zaproponowane w projekcie, być zawieszony na jeden rok, to powinien być zdaniem prawników sejmowych tego rodzaju zapis umieszczony w ustawie okołobudżetowej na 2013 rok. Natomiast znowelizowano prawo, czy próbuje się znowelizować prawo materialne, czyli samą ustawę o finansach publicznych. To jest fundamentalne zastrzeżenie. No, ze smutkiem tylko mogę stwierdzić, że ono się pojawia na tym etapie procesu legislacji, że nie wychwyciło tego biuro legislacyjne rządu, że w momencie, kiedy projekt trafił do Sejmu, także prezydium Sejmu nie miało w tej sprawie żadnej ekspertyzy, ale to wynika z karkołomnego pośpiechu, jaki tutaj zafundowano. No dość powiedzieć, że rząd przyjął ten projekt w tamtym tygodniu, a w najbliższy piątek ma być on już uchwalony przez Sejm. Nie było konsultacji społecznych, nie ma opinii Narodowego Banku Polskiego, no właśnie nie ma nawet opinii Biura Analiz Sejmowych, co jest standardem w procesie legislacyjnym, no i mamy ten skandal. Dzisiaj będzie się odbywało drugie czytanie. Jako Klub Prawa i Sprawiedliwości tę poważną wątpliwość prawną podniesiemy, ale obawiam się, że rządząca koalicja, która ma większość, przegłosuje, że w czwartek jest piątek. Przykro to powiedzieć, ale taka jest sytuacja. Ale czy ta właśnie pilna potrzeba dalszego zadłużania państwa wynika właśnie z tego, że osiągnęliśmy już dno? Znaczy, ja myślę, że gdybyśmy osiągnęli dno, nie byłoby źle, bo od dna można się odbić. Ja przypomnę, panie redaktor i państwu, że dziura Bałca, ministra finansów z początku lat 2000, wynosiła 17 miliardów złotych. I wtedy już alarmowano w rządzie Jerzego Buzka, dziś związanego z Platformą Obywatelską, o niezwykle kruchej kondycji ekonomicznej państwa, wynikającej po pierwsze z obsługi olbrzymiego zadłużenia, w które popada Polska. Z drugiej strony mówiono o tym, że w gruncie rzeczy realizacja zadań publicznych bez ruchów na skali podatkowej lub bez cięć będzie niezwykle skomplikowana w skali najbliższych lat. Dzisiaj dziura Rostowskiego to 50 kilka miliardów złotych. My tak naprawdę nie wiemy dokładnie ile, bo tak jak powiedział pan poseł, na kolanie są pisane kolejne nowelizacje, propozycje zmian ustaw, a w gruncie rzeczy nie dotykamy meritum sprawy, czyli tego, jak od strony zapisów księgowych Ale wygląda sytuacja. Progi ostrożnościowe wprowadzane przed kilkoma laty miały być takim zabezpieczeniem przed nieodpowiedzialną polityką, prawda, jakiejś ekipy. Dzisiaj okazuje się, że ten sam doktor, który diagnozował, że te progi będą właśnie tym lekarstwem, tak, na ewentualne jakieś niekompetentne decyzje, to dzisiaj ten sam popełnia ten błąd i chce wycofać, tak, zawiesić. Ale tymczasowo też wprowadzano podwyżkę VAT-u, i już się okazuje, że w 2014 nie zostanie odwieszone właśnie. Tak, pani redaktor, podczas debaty, podczas pierwszego czytania nad tym projektem, cytowałem uzasadnienie z rządowego projektu ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, przygotowywaną przez ten sam rząd i tego samego ministra. I tam w tym uzasadnieniu cytowałem fragment, o którym by pani w skrócie opowiedziała, że progi ostrożnościowe i konsekwencje z nich wynikające wprowadza się po to,
aby nie prowadzić nieodpowiedzialnej polityki w zakresie finansów publicznych. Teraz ten sam rząd i ten sam minister finansów przynosi nowelizację tej ustawy i pisze w uzasadnieniu zupełnie co innego, że znosi czy zawiesza funkcjonowanie tego progu, żeby poprawić stan finansów publicznych. Takie jest w skrócie uzasadnienie do tej ustawy. No, kuriozum goni kuriozum, no ale wie pani, ponieważ rządząca koalicja póki co ciągle ma większość, więc tak jak powiedziałem wcześniej, jest w stanie przegłosować w tym Sejmie, że w czwartek jest piątek. Ale są jednak takie już pierwsze wyłomy. No jednak trzech posłów Platformy Obywatelskiej mówi, że majsterkowanie przy progach, tak, jest bardzo niebezpieczne. No, jest ich tymczasem tylko trzech, no a koalicjant ma różne stanowisko. Poseł Sawicki mówi, że właśnie nowelizowanie budżetu to jest doskonała sytuacja, bo świadczy o kontroli tego budżetu, no a poseł Kłopotek mówi, że ten zaprzęg, tak, w osobie ministra Rostowskiego i premiera Tuska już dłużej tego wozu nie pociągnie, no i krótko mówiąc powinni odejść. No to jaka jest prawda? Panie, no jeżeli chodzi o już konkret teraz, bo mówił o tym poseł Kraczkowski, mianowicie w połowie roku dowiadujemy się od ministra finansów, który jeszcze parę miesięcy temu zapewniał, że ma finanse publiczne pod kontrolą, że w tegorocznym budżecie zabraknie 30 miliardów złotych wpływów podatkowych. On publicznie mówi, że to będzie 24 czy 25, ale przecież nastąpiła w czerwcu wpłata Narodowego Banku Polskiego, która jest nieplanowana w budżecie. Ona wyniosła 5,3 miliarda złotych, więc tak naprawdę w połowie roku minister nas informuje, że zabraknie mu 30 miliardów wpływów podatkowych. I na gwałt próbuje nowelizować budżet. Ta nowelizacja ma polegać na tym, że 8,5 miliarda utniemy, nie bardzo wiadomo jeszcze gdzie, no a na 16 miliardów dorzucimy, czyli po prostu powiększymy o tyle deficyt budżetowy. No nie mamy w tej chwili, można powiedzieć, rządzący nie mają w tej chwili innego wyjścia. Są pilne potrzeby, zwyczajnie trzeba płacić chociażby wynagrodzenia pracownikom sfery budżetowej i bez tej nowelizacji tego zrobić pewnie we wrześniu nie będzie można. Natomiast nikt się nie zastanawia, co się stało w systemie podatkowym, że no jednak przy minimalnym, ale wzroście, przy minimalnej, ale jednak inflacji, wpływy z VAT-u kolejny raz z rzędu będą o 12 miliardów złotych niższe. Nikt o tym nie mówi, nikt tego nie analizuje, tylko no, stoimy pod ścianą, musimy nowelizować budżet. No, do takiej sytuacji doprowadzono. Jeśli mogę słowo, bo rząd szuka oszczędności również u siebie, tak przynajmniej to reklamuje minister Rostowski i mówi o ponad 8 miliardach złotych oszczędności wewnątrzrządowych. Tak naprawdę one w głównej mierze mają dotknąć MON, czy dotkną MON, z racji chociażby na rozbudowany budżet, ale będą dotykały również innych ministerstw. Głównie takich, które mają wpływ na jakość życia obywateli, Ministerstwo Zdrowia, Edukacja, etc. Problemem jest to, o czym pan poseł przed chwilą wspominał, to znaczy z jednej strony ten 5% mniejszy wpływ niż za zeszły rok wpływów podatkowych, ale z drugiej strony, jeżeli wrócimy do VAT-u, o którym tu była mowa i uświadomimy sobie, że ustawa o VAT i rozporządzenia do niej to 12 tysięcy stron, będziemy mieli obraz tego, dlaczego między innymi pobór podatkowy w Polsce jest jednym z najdroższych na świecie i na pewno najdroższym w regionie. Na każde 100 zł wpływów podatkowych w Polsce, złoty 72, o ile pamięć, przepraszam, na każde 100 zł, tak, 100 zł, dokładnie tak, złoty 72 to są koszty administracji skarbowej, jakby po stronie państwa. Nasi sąsiedzi na 100 euro mają poniżej 1 euro tego typu kosztów. Zdamy sobie sprawę z tego, że z jednej strony administracja rozbudowana jest niezwykle kosztowna, co widać na tym prostym zestawieniu, co zostało pokazane, ale z drugiej strony również implikuje problemy po stronie sfery realnej gospodarki, tak jak w przypadku VAT-u, który jest zmorą polskich przedsiębiorców. No 12 tysięcy stron tych wszystkich dokumentów, kto jest w stanie w tym się odnaleźć? No, żebyśmy ten wątek jeszcze troszeczkę pociągnęli, bo rzeczywiście problem ze zbieraniem VAT-u no nie wziął się w ostatnich miesiącach. Znaczy już w tamtym roku mieliśmy bardzo poważne załamanie wpływów akurat z tego podatku. No dość powiedzieć, że gdyby nie trik księgowy przeprowadzony w grudniu, znaczy rozporządzenie mówiąc precyzyjnie,
polegające na tym, że zwroty za grudzień wypłacane w styczniu zostaną zaliczone w ciężar następnego roku, to zabrakłoby w tamtym roku wpływów z VAT-u 14 miliardów złotych, 14 miliardów, a przecież jeszcze w tamtym roku był 2% wzrost gospodarczy i średnioroczna inflacja wynosząca 3,7%. Po raz pierwszy od czasu, kiedy ta konstrukcja obowiązuje, do roku 1993, wpływy w 2012 roku były nominalnie niższe niż wykonanie wpływów z VAT-u w 2011 roku. To się do tej pory nie zdarzało. Ten fakt świadczy o tym, że mamy dziurawy ten system. Gdyby w roku 2012 zostały wyciągnięte z tego jakieś wnioski, ale żadnych wniosków nie było, bo podmiatano wszystko pod dywan. Cichosza, jakoś to będzie. No NBP wpłacił prawie 9 miliardów złotych, no właśnie tego nieplanowanego dochodu i jakoś to było. Ale w 2013 roku już jakoś nie będzie, bo skala błędu, tak, wynosi już w tej chwili 30 miliardów złotych i stąd na gwałt trzeba nowelizować ustawę budżetową. Co więcej, powiem pani szczerze, no, pracuję w Komisji Finansów Publicznych. Przyszła wreszcie ta nowela polegająca na zaproponowaniu tak zwanego odwróconego VAT-u. Tak, to ma być remedium na te wyłudzenia, przestępstwa karuzelowe i solidarna odpowiedzialność w obrocie między innymi paliwami. Bardzo kontrowersyjne rzeczy. I mamy opinię pana profesora Modzeleckiego z Instytutu Studiów Podatkowych, no miażdżącą. Pisze, że jeżeli podejmiemy tę decyzję, to za pół roku, zamiast walczyć z tymi przestępstwami, o których rząd mówi, to wpływy zmaleją jeszcze o 6 miliardów złotych. Przyznam szczerze, że znam pana profesora Modzeleckiego. No, skądinąd tworzył ten podatek, tak. Więc jak rozumiem, na jego mechanizmie się zna. Rządzący powiedzieli, ta opinia nas nie interesuje, nie mamy żadnej kontropinii, ta ustawa zostanie przyjęta, ale jeżeli sprawdzi się to, co zapisał twardo Modzelewski, no to będzie tak, że na koniec roku wpływy z VAT-u zamiast 126 miliardów złotych, jak on pisze, będą wynosiły około 106, czyli będą o 20 miliardów niższe niż zaplanowano. To jest po prostu katastrofa, to się okaże, że ta nowelizacja nie wystarczy. Minister Rostowski chyba w ogóle jest sam zadowolony ciągle z siebie, bo też ze zdumieniem odkrywa, skąd ten nerwetes o finanse, kiedy Francja, Holandia, Niemcy, Austria zadłużone są także i to znacznie wyżej, bo w granicach 70-80% PKB, nawet Amerykę przywołuje, Stany Zjednoczone, prawda, mówiąc, że tam jest 108%. Nie przywołał Japonii, tam jest 200, tylko tak, co z tego wynika? Tylko, że właśnie, czy ma prawo uspokajać w ten sposób Polaków? Bo jednak to są bogate kraje, one nie mają problemu z obsługą długu publicznego i chyba oszczędności obywateli są znacznie wyższe. Ale czy ma prawo, czy to nie jest znowu taka kreacja rzeczywistości według pana Rostowskiego? Czy to jest generalnie dość duże nadużycie? Dlaczego? Dlatego, że porównywanie kondycji polskiego społeczeństwa, jego zamożności, polskiej gospodarki do gospodarki Francji, czy do gospodarki Niemiec, czy do gospodarki Stanów Zjednoczonych jest naprawdę sporym nadużyciem. Natomiast pan minister jest dość kreatywny, bym powiedział, kształtowaniu tego obrazu rzeczywistości finansowej Polski, który znają Polacy, który jest przedstawiany społeczeństwu. Te zabiegi, o których wspominał pan poseł, ukrywania różnego typu dysfunkcji systemu podatkowego, mają też miejsce w przypadku FUS-u i ZUS-u. Ostatnie 10 miliardów złotych ukrywane w tenże sposób, że traktowane w ramach polityki budżetowej państwa jako pożyczka, a nie jako dotacja celowa, mają skutkować uśpieniem czujności opinii publicznej co do niewydolności systemu, co do faktycznego. Dlatego mówiłem o tym, że nie ma jeszcze tego dna, od którego się możemy odbić, bo my tak naprawdę nie wiemy, ilu pieniędzy w tym systemie brakuje. Ale wracając do pani pytania. Porównywanie polskiej gospodarki o tyle jest też nieskuteczne, że czy hura optymistyczne przyjmowanie ostatnich danych GUS-owskich odnośnie bezrobocia tam na poziomie 13,2%, Warmia, Mazury ponad 20%, prawda? Mazowsze ponad 11%. Wielkopolska, szczęśliwie, z której jestem posłem, niewiele ponad 9%, ale generalnie północ Polski i bardzo wiele regionów Polski Wschodniej, to po prostu, no bym powiedział, wielka plaga bezrobocia, w tym bezrobocia wśród ludzi młodych. Krótko mówiąc, 25% tak mniej więcej się szacuje, że co czwarta osoba, prawda, po ukończeniu szkół nie może znaleźć pracy. Oczywiście pan minister może powiedzieć, że w Hiszpanii czy Grecji to jest 50%. No ale co z tego, prawda? Jeżeli realnym problemem społecznym jest dzisiaj brak pracy i bieda,
statystycznie, ja lubię na ten przykład się powoływać, jeżeli idziemy z psem na spacer, to statystycznie mamy 3 nogi. I statystycznie w Polsce mamy bezrobocie na poziomie 13,2, ale niech pojedzie to pan minister Rostowski powiedzieć na Warmii i Mazurach, czy na ścianie wschodniej. To ja pani wrócę... redaktor, jeżeli pani pozwoli tak. jeszcze, bo pani uchwyciła w pytaniu sedno sprawy, jeżeli chodzi o to porównanie. Otóż po pierwsze, porównywanie długu, nie wiem, Niemiec, Francji, jego wysokości w relacji do PKB, oczywiście to jest ten sam miernik, tyle tylko, że no, choćby koszty jego obsługi dla budżetu francuskiego czy niemieckiego są zupełnie inne niż dla budżetu polskiego. No my za swoje obligacje musimy zapłacić teraz troszeczkę mniej, około 4% rocznie, a oni za swoje, Niemcy, płacą 1 czy 1,5%, a więc nawet większy dług obsługują zdecydowanie niższym kosztem, to po pierwsze. Po drugie, jest inny sposób finansowania długu publicznego. Ten japoński, tak jak powiedziałem, to jest 200% PKB. Japonia powinna nie istnieć, tak, w standardach europejskich, ale istnieje, bo całość tego długu kupili Japończycy. Są na tyle zamożni, że stać ich, aby kupować papiery rządowe i w ten sposób Japonia jest spokojna. Ich dług nie wypływa poza granicę, Japończycy zachowują się odpowiedzialnie, rząd obsługuje te papiery i nic się takiego nie dzieje, a nasz dług w połowie jest w rękach zagranicznych. Wystarczy, że spanikują inwestorzy portfelowi i po prostu leżymy na łopatkach. W związku z tym te porównania są skandaliczne, one metodologicznie są prawidłowe, bo relacja długu do PKB no, jest mierzona według tej samej miary przez Eurostat, tylko inne wnioski wyciąga się z tego w Niemczech, a inne trzeba wyciągać w Polsce. My się powinniśmy porównywać, jeżeli chodzi o tę relację, do Rumunii, Bułgarii, Czech, Węgier. Tu akurat jest sytuacja gorsza, ale tylko dlatego, że po 8 latach rządów lewicy no, zostawiono Orbanowi ten pasztet. Chciałbym być złym prorokiem, ale obawiam się, że po 8 latach tych rządów my także możemy mieć, jeżeli wymieciemy wszystko spod dywanu, 80% relacji, dług do PKB w wysokości 80%. Tym bardziej, że po 6 latach to zadłużenie wzrosło w stosunku do okresu, kiedy rządził PiS, prawda, o ponad 70%. O 400 miliardów złotych, tak. Dokładnie zostawiliśmy. 347 miliardów złotych. Mówisz na koniec roku. Po danych Eurostatu już wiadomo, że jest 920. Tak, jeżeli te dane z końca roku weźmiemy, natomiast pan minister zaczynał, kiedy zadłużenie wynosiło 527 miliardów, trzeba do tego było dodać, no oczywiście możemy jakby potraktować te dane już z końca roku jako dodatkowe 400 miliardów obciążenia. Właśnie, ale to jest aż 8% budżetu państwa, tak? To jest potworna kwota. Ale wrócę jeszcze do takiej oceny głównego ekonomisty SKOK-u, pana Janusza Szewczaka, który mówi, że gdyby państwo przejmowali władzę, to musieliby zrobić taki bilans otwarcia, bo on twierdzi, że nawet dzisiaj to zadłużenie, o którym się mówi, że jest na poziomie tam 56%, że raczej jego zdaniem to sięga już 70% i że aktualna sytuacja to jest tylko w tej chwili taka cisza przed wielką burzą. Mówił o tym pani redaktor poseł Kraczkowski. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tu omówić każdego fragmentu naszego państwa i tego, co tam jest zamiecione pod ten dywan. No, rzeczywiście najbardziej takie znaczące to jest ta sprawa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rzeczywiście. Powinna być dotacja, a bardzo często jest kredyt. Dotacja jest oczywiście wydatkiem i w związku z tym pojawia się w deficycie budżetowym i w deficycie całego sektora. Kredyt dla FUS-u, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, no, nie jest w tym sensie wydatkiem. On mieści się w systemie finansów publicznych. Tego do tej pory, jeżeli chodzi o FUS, nazbierało się tych kredytów 19 miliardów. W tym roku limit tylko na ten rok podwyższono w ustawie okołobudżetowej do 12 miliardów i zapewne minister z tego skorzysta, a więc na koniec tego roku będzie 32 miliardy. Czy FUS będzie miał kiedykolwiek nadwyżkę, żeby ten kredyt spłacić? Nigdy, to już wiemy, nigdy nie będzie miał nadwyżki. Za jakiś czas, jeżeli będziemy wymiatali jako Prawo i Sprawiedliwość, to trzeba to wymieść, wtedy to się zamieni na dotacje. No i pojawi się w deficycie budżetowym. 32 miliardy to jest dokładnie 2% PKB. 2% PKB. Gdybyśmy to ujawnili, mamy deficyt sektora na koniec tamtego roku 3,9. Gdybyśmy to ujawnili, to by było 6. To na rynkach byłaby panika.
Więc my też nie jesteśmy samobójcami, ale Szewczak ma rację. No ktoś to kiedyś będzie musiał zrobić, bo przecież nie powiemy, że przejęliśmy państwo w świetnym stanie, a później za jakiś czas okaże się, że no wymiatamy ze 100 miliardów dodatkowo. Ale czy już nie było tak, że minister oszukał jednak tych inwestorów, a w każdym razie mógł wprowadzić ich w błąd, żeby... Bo w ogóle ten wątek chyba jeszcze wymaga tego, żebyśmy chwilę mu poświęcili, bo mówi się tak na rynkach finansowych, że minister finansów każdego państwa powinien być zawodowo optymistą. Urzędowo powinien prezentować optymizm. Tylko obawiam się, że nasz minister finansów Rostowski nie tyle jest optymistą, co po prostu jest... Kuglarzem, tak. Jest człowiekiem, który ze społeczeństwem gra w trzy karty. Problem polega na tym, że faktycznie, gdybyśmy dokonali takiej głębokiej prewizji, pomijając sztuczki różnego typu, chwyty, triki godne, bym powiedział, księgowego, jakichś takich grup zorganizowanych, to okazałoby się, że faktycznie rynki na to reagują nerwowo, wzrasta koszt i tak już liczony w grubych dziesiątkach miliardów naszego obsługi naszego zadłużenia. I jakby to koło się zamyka, bo z jednej strony warto by było społeczeństwu pokazać, jaka jest skala nadużyć na przestrzeni lat 2007-2013 tej ekipy sprawującej władzę i tego ministra finansów, ale z drugiej strony od strony działania jakby służb publicznych, państwowych, od strony interesu publicznego, obawiam się, że pokazanie całej prawdy mogłoby skutkować po prostu paniką na rynkach. Ale równocześnie ten sam rząd mówi, że tym kołem zamachowym gospodarki będą inwestycje, tak, i że będzie eksport. Ale równocześnie teraz ostatnie wyniki rankingów, tak, w sprawie inwestycji państw tych nowych członków Unii Europejskiej wskazuje na to, że jesteśmy na 49. miejscu, więc nie wiem, czy się uda ta... Pani redaktor, to jest kompletnie niespójna polityka. No, jest właśnie analiza wykonania budżetu za 2012 rok. Mówiłem wczoraj o tym z trybuny sejmowej. No garścią bierze się ze spółek Skarbu Państwa. Minister pochwalił się, że wziął 7,5 miliarda dywidendy. Oczywiście jako właściciel ma prawo. To są przedsiębiorstwa państwowe. Powinny także partycypować, tak, w dochodach budżetowych, zgoda. No ale jeżeli z koncernów energetycznych, tych czterech wielkich, zamożnych, ale weźmie się 3 miliardy złotych z wypracowanego zysku, a żąda się od nich inwestycji w nowe bloki energetyczne, no to te dwie polityki są kompletnie sprzeczne. Albo im zostawimy choć trochę pieniędzy rozwojowych, tak, żeby do tego pożyczyły i budowały, tak. A jeżeli weźmiemy im wszystkie, no to one właśnie ogłosiły, że nie będą budowały nowych bloków energetycznych. Ja wiem, że na tę decyzję wpływa jeszcze tam sprawa cen energii w perspektywie i tak dalej, a więc kwestia opłacalności tych przedsięwzięć. No ale jeżeli mamy mówić o inwestycjach publicznych, które napędzają naszą gospodarkę i mówimy o jakimś wehikule w postaci inwestycji polskich, który tam kiedyś ma przynieść pozytywne rezultaty, a jednocześnie prowadzimy taką politykę dywidendową, to jest po prostu skandal. Dodam jeszcze w sprawie KGHM-u. Pani, z KGHM-u minister wziął dywidendy prawie 2 miliardy złotych, ale jak wziął on, to musieli wziąć pozostali akcjonariusze, w większości zagraniczni, i oni wzięli 4 miliardy i to wywieźli. No to jest taka polityka, no, kompletnego chaosu, więc no, co tutaj chcieć od tej ekipy? No, ekipa rzeczywiście kuglarzy, nie mających pojęcia o podstawowych procesach ekonomicznych, i to się skończy, obawiam się, tak jak na Węgrzech. Jeżeli chodzi o jeszcze nasze relacje gospodarcze transkontynentalne, czy te wewnątrz Unii Europejskiej, warto zadać sobie pytanie, jakie instrumenty wsparcia wykorzystuje Ministerstwo Gospodarki czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby promować polskich przedsiębiorców za granicą w sposób, bym powiedział, nie tyle publicystyczny, bo to obserwujemy od lat, tylko dedykowany poszczególnym branżom. No cóż, tu okazuje się, że rola państwa jest stosunkowo niewielka. Właściwie nie możemy mówić o współpracy dyplomacji i Ministerstwa Gospodarki na praktycznie żadnym poziomie. Przykładem mogą być firmy, ostatnie informacje o firmach z branży transportowej czy kolejowej, które mają kłopoty z uzyskiwaniem dostępu do rynków, moim zdaniem w związku z dyskryminacją polskich firm, chociażby na rynkach naszego zachodniego sąsiada. Tam po wielu, wielu, wielu latach uzyskiwania certyfikatów opłacanych setkami, dziesiątkami tysięcy
euro dostają możliwości ubiegania się o wejście na rynki. Z drugiej strony te same rynki wewnątrzeuropejskie, rynek polski, są, bym powiedział, otwartą księgą dla inwestorów konkurujących z firmami mocno zakotwiczonymi w Polsce i bazując na tych samych przykładach kolejnictwa, transportu czy budownictwa, właściwie bezwarunkowo dajemy dostęp do konkurencji i to jeszcze w warunkach trudnych z punktu widzenia naszego rynku, który się buduje, pozbawionego kapitałów i z utrudnionym dostępem do finansowania zewnętrznego, bo jednak koszty kredytów są nieporównywalnie wyższe u nas. Także patrząc na, tu nie, oczywiście na to nie mamy czasu, ale patrząc tak z lotu ptaka na kondycję gospodarczą naszego kraju i na wsparcie systemowe udzielane przez rząd polski dla polskiego biznesu, możemy śmiało powiedzieć o tym, że właściwie ono nie funkcjonuje. Ono funkcjonuje w teorii, w praktyce go nie ma. Likwidacja punktów wsparcia gospodarczego przy polskich placówkach dyplomatycznych jest tylko jednym z przykładów tego, jak dalece posunęliśmy się w procesie demontażu państwa na tym odcinku również. No właśnie, a pan dotyka jeszcze tych kwestii inwestycji w budowanie dróg i mostów, tak? No to w tej chwili tak naprawdę staliśmy się strasznie niewiarygodnym partnerem, bo jednak kilku ambasadorów protestuje, chce pozew zbiorowy złożyć. No jak to się dzieje, że w całym świecie buduje się drogi, zawsze to jest sprawa dochodowa, a u nas plajtuje, firma za firmą plajtuje, no i a niektórych nie możemy odnaleźć, bo jak DSS, tak? To kilka firm, no nie kilka, bo kilkadziesiąt, 79 zdaje się polskich firm padło, a o konsorcjum mało wiemy. Wiemy natomiast, kto lobbował na jego rzecz. Tak, to jest rzeczywiście przykład niebywałego skandalu. No dość powiedzieć, że od 2008 roku, no, dzięki pieniądzom europejskim, które wynegocjowało Prawo i Sprawiedliwość, wydaliśmy na drogi około 100 miliardów złotych. Nie mamy żadnego porządnego ciągu drogowego z zachodu na wschód, no bo wiadomo, że są to odcinki, ani z północy na południe. Połowa sektora budowlanego, i to poważne firmy, w tym także wielkie spółki giełdowe, jest w procesach upadłościowych albo likwidacyjnych. No i mamy zobowiązania, na razie część już w sądach, część tylko roszczenia, którą ambasadorowie określają na 10 miliardów złotych. Tak. I jednocześnie przynosi się do samego projekt ustawy dotyczący Krajowego Funduszu Drogowego, który tam dokłada te wkłady krajowe do tych pieniędzy europejskich, które pozwala się temu funduszowi rolować długi. Co to znaczy? Że już nie ma dochodów bieżących ten fundusz, żeby obsłużyć odsetki. Musi emitować nowe obligacje, żeby no, zapłacić za te stare. Więc za chwilę się okaże, że nie jesteśmy w stanie mieć dodatków do kolejnych pieniędzy europejskich na lata 2014-2020. Mówiłem wczoraj do szefa NIK-u, że naprawdę Sejm oczekuje na rzetelną kontrolę w tej sprawie, nie taką, czy ktoś zapłacił za drogo, czy za mało. Ale mówił pan poseł już do nowego kandydata? Nie, mówiłem do obecnego, że nie wywiązali się ze swojej powinności, że kładą nam sprawozdanie z wykonania tych wydatków na drogi i nie przedkładają nam żadnej informacji na ten temat. To NIK powinien to zbadać. Czy są poważne błędy w ustawie o finansach, przepraszam, o zamówieniach publicznych, czy są poważne błędy w procesie zamawiania tych inwestycji przez generalną dyrekcję, czy są po prostu fizyczne przekręty, no my powinniśmy to wiedzieć. To premierowi powinno być na tym zależeć, to ministrowi Nowakowi powinno na tym zależeć, ale im na tym nie zależy. Ale no to przynajmniej opozycji powinno na tym zależeć. Tak, ale wszyscy biją na alarm, że te przetargi to taka zmora polskiego rozwoju, polskiej gospodarki, bo to zawsze trzeba wybrać firmę, która najmniejsze daje te koszty. Tak, nie trzeba wcale. Ale to właśnie, tylko taki nie slogan, trzeba, tak. ale tym się ciągle posługujemy. Znaczy, prawo zamówień publicznych nie jest doskonałe, bo nic, co stworzone ręką człowieka, który nie jest doskonały, doskonałe być nie może, w tym i prawo. Natomiast na pewno rozwiązania są, bym powiedział, rozwiązaniami przyjaznymi z punktu widzenia pewnej modelu przejrzystości procesu zamówień publicznych. Istnieje możliwość dokonywania weryfikacji podmiotów nie tylko w oparciu o ofertę cenową,
ale i o rękojmie wykonania usług. Natomiast problem polega na tym, że minister infrastruktury, jeden i drugi z rządu Donalda Tuska, bo i minister Nowak, i minister Grabarczyk, wcześniejszy minister infrastruktury, nie byli w stanie właściwie odnieść się w sposób, którego oczekuje rynek, firmy budowlane, do tego, co wydarzyło się z DSS-em, tego, co działo się w trakcie budowy polskich dróg i autostrad na przestrzeni lat 2008-2010. Ta fala następujących po sobie upadłości to jest na pewno kwestia, która będzie rozstrzygana przez sądy na przestrzeni najbliższych lat. Ale to, że przedstawiciele rządu do ostatniej chwili wypowiadali się o kondycji spółek działających w reżimie prawa handlowego, mówię o tej konkretnej, podtrzymując mit o jej doskonałym funkcjonowaniu i o bezpieczeństwie kontrahentów, jest rzeczą zaskakującą, bo praktycznie do ostatniej chwili do ogłoszenia... Sprzedano dwa przedsiębiorstwa dostarczające materiał skalny właśnie tej spółce. Tak, do ostatniej chwili przed upadłością spółki usypiana była czujność kooperantów. No to są rzeczy, które się nie zdarzają w państwach starej Unii Europejskiej, a jeżeli by się zdarzały, to szybko kończyłyby się rozstrzygnięciami sądowymi. Ale tu diagnoza jest prosta, bo ciągle się mówi, że nasza sytuacja jest wynikiem kryzysu europejskiego. No i czy to jest prawda? Czy to jest rzeczywiście ten efekt? Redaktor, oczywiście funkcjonujemy w tym kontekście europejskim. Jasne, że eksport, te relacje z importem są właśnie czynnikiem napędzającym bądź nie napędzającym nasz PKB, ale tak naprawdę ta relacja, ten wskaźnik eksportu netto odpowiada za nasz PKB w 1/3. W 2/3 mamy te instrumenty rozwojowe we własnych rękach, to jest konsumpcja. Tu od lat podcinamy gałąź, na której siedzimy, zmniejszające się rozmiary zatrudnienia, tak? Konsumpcja najniższa od 20 kilku lat. Spadek płacy realnej, w roku 2012, no teraz inflacja jest niższa, to jest troszeczkę inaczej. No z czego ma być ta konsumpcja? I inwestycje, te prywatne, z jakichś powodów sektor prywatny nie chce inwestować, mimo tego, że ponoć najlepsi fachowcy nami rządzą. Sektor prywatny jest ostrożny. Na całym świecie wiedzą, że w tym czasie powinny wchodzić inwestycje publiczne. No a o tym, jak wchodzą inwestycje publiczne, to już sobie opowiedzieliśmy. Więc mamy gro czynników. Ale jest wyjście z tej pętli? Znaczy, jeżeli mogę, bo faktycznie polskie PKB w dużej mierze oparte jest na popycie wewnętrznym i niestety konsumpcja gwałtownie spada. Te wskaźniki nie były tak złe od 20 kilku lat. 2012 rok to fala największej notowanej po 1989 roku, bym powiedział, fali likwidacji polskich firm. Ale minister Rostowski ciągle nas przekonuje, i Donald Tusk, że kryzys światowy jest czymś nowym. Otóż nie, no bo te wielkie kryzysy, które rozpoczynały się w Wielkiej Brytanii 1825 rok, później 1837, kiedy kryzys rozszerzył się poza Wielką Brytanię również na Francję, Stany Zjednoczone, czy 1857, o ile pamięć mi nie myli, pierwszy globalny kryzys, wszystkie miały źródło lokalne, ale stawały się kryzysami globalnymi. Później Argentyna, w 1900 roku Rosja. Krótko mówiąc, są to rzeczy związane z cyklami koniunkturalnymi, na które rząd powinien mieć przygotowane recepty. U nas receptą na chorobę jest tłuczenie termometru. Usuwanie progów ostrożnościowych to jest, zdaniem Rostowskiego i Tuska, najlepszy sposób na to, żebyśmy dalej byli zieloną wyspą, przynajmniej wirtualną. Ale ona już chyba zatonęła. Panie pośle, ostatnie pytanie do pana kieruję. 30 lat spłacaliśmy długi Gierka. Czy widzi pan jakąś perspektywę na spłatę zadłużenia ministra Rostowskiego? No wie pani, drugi raz już pewnie Europa, świat nam długów nie daruje. Ten prawie bilion będą musiały spłacić nie tylko nasze dzieci, ale najprawdopodobniej i wnuki. I może się to tylko stać wtedy, kiedy gospodarka polska będzie się szybko rozwijała. Jeżeli rzeczywiście będziemy się zwijali, to moim zdaniem ta wielkość długu nie jest możliwa do spłacenia. Powyżej 23 tysięcy. Śledczej, prawda, która obnaży do końca to, co pan powiedział, to wymiatanie spod dywanu, no to jak przejąć władzę, co zrobić? Czy powyżej 23 tysięcy złotych na każdego Polaka, niezależnie czy ma tydzień od urodzenia, czy 99 lat? Czy komisja? Ona jest potrzebna po to, żeby zweryfikować już dziś, jeszcze w czasie, kiedy jesteśmy opozycją, czy przynajmniej starać się dotrzeć do sedna spraw,
do prawdziwego obrazu finansów publicznych, bo rzecz jasna nie możemy pozwolić sobie na scenariusz grecki w Polsce czy hiszpański. On się wiąże nie tylko z kompromitacją, bym powiedział, pewnych instytucji publicznych czy sfery politycznej, to jest w gruncie rzeczy mniej ważne. Wiąże się po pierwsze z biedą obywateli, ale i ze straceniem jednego lub nawet więcej pokoleń. To, co dzisiaj obserwujemy w Hiszpanii, Grecji, Portugalii, tam młodzi ludzie po ukończeniu szkół siedzą całymi dniami, tygodniami, czy już możemy mówić nawet na przestrzeni kilku lat, jako osoby bezrobotne, sfrustrowane, nie mając możliwości skorzystania czy partycypowania z rozwoju gospodarczego świata czy swojego kraju. W Polsce niestety na tym etapie jako opozycja, jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale i pozostałe partie opozycyjne, nie mamy możliwości uzyskania podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa obywateli, dotyczących bezpieczeństwa Polaków. Tego bezpieczeństwa nie będziemy mogli zapewnić dopóki w sposób, zresztą ściśle określony prawem, przed komisją sejmową, być może jest to rozwiązaniem ta specjalna, minister finansów nie wyłoży kart na stół. Połową leczenia sukcesu jest prawidłowa diagnoza. Jak słyszymy, panowie tę diagnozę mają, więc można mieć nadzieję na co najmniej podjęcie próby wyjścia z tego dramatycznego kryzysu. Dziękuję państwu za uwagę. Naszymi gośćmi byli panowie posłowie dr Zbigniew Kuźmiuk i Max Kraczkowski. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.